Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i to będzie dzisiaj znowu kolejne denko. Słuchajcie, torba jest taka w miarę pełna, ale nie jakaś tam szczególnie wypchana, także mam nadzieję, że zmieszczę się w krócej niż pół godziny, tak jak zwykle. I słuchajcie, może od razu do rzeczy. Najpierw będę wyciągać się takie największe opakowania. I cóż, no to jest kolejne opakowanie płynu do kąpieli Radox. Jak wiecie, one się u mnie pokazują w kolejnym denku. Tym razem włożyłam to już tylko jedno opakowanie, ale zużyliśmy ich co najmniej trzy, także nie będę już Wam wszystkich pokazywać, ale wciąż właśnie tak jak mówię, wciąż używamy tych płynów. Lakier do włosów Trisim i to jest ten Freeze Hold. Dla mnie to jest no, ulubiony mój lakier do włosów. Ja go używam tylko na tył, na przód używam tego drugiego, tego żółtego z Got To Be, bo on jest również bardzo silny, ale troszeczkę jakby słabszy, także te dwa lakiery używam, jeden na tył, jeden na przód i one się u mnie świetnie sprawdzają. To na pewno nie są lakiery dla osób, które chcą tylko troszeczkę ujarzmić swoje włosy, na pewno nie są do długich włosów. Mi się wydaje, że to są lakiery szczególnie właśnie do krótkich włosów, gdzie lubimy takie mocne, ekstremalne, więc wręcz bym powiedziała usztywnienie, także one się u mnie świetnie sprawdzają. Jeszcze jeden produkt do włosów to jest żel do włosów L'Oreal i słuchajcie, my wszyscy używam, bo moi chłopacy też używają tego żelu, ale ja ostatnio w ogóle odeszłam od pianek do włosów i używam głównie tego na mokre włosy po prostu do układania zamiast pianki i muszę powiedzieć, że mi się to bardzo świetnie sprawdza. Podejrzewam, że nie będzie się tak dobrze sprawdzało może dla długich włosów, ale dla krótkich one dużo lepiej usztywnia taki żel niż pianka do włosów i jakoś tak mam wrażenie, że mniej skleja, także mi się to sprawdza i ostatnio właśnie używam tego zamiast pianki. Dalej mam dwa produkty do mycia ciała Palmolive Naturals. Jeden to jest o zapachu chyba migdałowym, a jeden to jest Mild and Sensitive z proteinami mleka. Również bardzo fajny zapach. One dosyć intensywnie pachną, ale mi się te zapachy podobają. Bardzo lubię te żele pod prysznic, bo one są, nie wysuszają ciała, fajnie je nawilżają. One mają jakąś tam tutaj inną formę SLS-u. Nie ten tradycyjny, tylko coś innego. Mam wrażenie, że są łagodniejsze niż inne takie, wiecie, drogeryjne żele do mycia ciała. Także ostatnio kupuję non-stop i tak jak Wam pokazywałam ostatnio w holu, również pojawiły się nowe zapachy, także mamy teraz w użyciu te nowe i one się również bardzo fajnie sprawdzają. Jeszcze jeden produkt do włosów to jest Marion i to jest ta odżywka taka w sprayu, jedwab w sprayu. Również to już jest któreś moje opakowanie, nieraz Wam pokazywałam w denku. Bardzo fajny produkt, nie obciąża włosów, fajnie je tak uelastycznia i mi się to podoba właśnie, szczególnie, że mam takie cienkie, wiecie, słabe, opadające włosy, także mi to włosów nie obciąża, dlatego to bardzo lubię. Dalej, słuchajcie, tutaj już mam kilka produktów do twarzy. Super Drag Naturally Radiant i to jest ta maseczka taka do twarzy, już Wam również ją pokazywałam chyba i w ulubieńcach przy okazji mojej pielęgnacji. To jest taka maseczka wszystko robiąca. Ona jest bardzo tania, jak na drogeryjny kosmetyk to ma nawet niezły skład, bo tutaj mamy dużo wyciągów takich i z kiwi, i jakichś tam olejków, jakieś tam enzymy, także to jest taka maseczka, która trochę oczyszcza, trochę złuszcza, trochę nawilża, taka wszystko robiąca, jednocześnie odświeżająca trochę tą twarz i taką, nie wiem, nadaje życia. Także mi się ta maseczka bardzo fajnie sprawdza, to jest moje drugie opakowanie i na pewno nie ostatnie, także będę kupować na pewno. Dalej produkt do oczyszczania twarzy, który otrzymałam w pudełeczku Love Lula. Również robiłam wpis na blogu, bo miałam z tej serii i właśnie to mleczko do oczyszczania i również serum do twarzy. I to jest na bazie wody różanej, ale nie tylko, również innych ziół. Tutaj jest lekko wyczuwalny zapach róży, ale to jest bardziej takie drzewo różane niż świeże kwiaty właśnie w połączeniu z tymi ziołami. Mi się ten zapach bardzo podobał. Bardzo fajne opakowanie, bo ta pompka była taka bardzo wygodna. Natomiast jeśli chodzi o sam produkt, to powiem Wam tak, to było bardzo przyzwoite mleczko do oczyszczenia, właściwie krem, bo to było takie, taką miało konsystencję lekkiego kremu raczej niż mleczka. Bardzo fajnie twarz oczyszczało, ja tego używałam głównie rano i później właśnie zmywałam mokrą ściereczką muślinową. Twarz była bardzo fajnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona jednocześnie.
Bardzo fajny, naturalny skład, także bardzo mi się przyjemnie tego produktu używało. No niestety to mleczko kosztuje coś około 20 funtów i ja myślę, że to jest troszeczkę przesadzona cena jak na taki produkt właśnie do oczyszczenia twarzy. No rozumiem, że tutaj płacimy za skład, bo ten skład jest bardzo naturalny i produkt naprawdę jest bardzo dobry, także ja na pewno go Wam polecam, ale myślę, że nie za 20 funtów. Jeżeli gdzieś znajdziecie tą firmę Barefoot SOS, znajdziecie jakiekolwiek ich produkty, to mi się wydaje, że warto spróbować pod warunkiem, że kupicie w jakiejś bardziej rozsądnej cenie, bo dla mnie to jest zdecydowanie za drogie. Dalej, krem do twarzy, również z pudełeczka Love Lula i to jest REN i to jest Global Protection Day Cream i tutaj było małe opakowanie, 12 chyba? Chyba 12 ml, 15, przepraszam, 15 ml i to był krem na dzień, właśnie taki niby ochraniający przed zanieczyszczeniem, przed wolnymi rodnikami. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajny był ten kremik, on miał dosyć gęstą konsystencję, ale jednocześnie się bardzo fajnie wchłaniał i właściwie pozostawiał twarz matową, chociaż czuć było, że na tej twarzy coś jest. To nie to, że on zostawiał jakiś film, po prostu zostawiał takie bardzo fajne nawilżenie, ale właśnie tak jak mówię, twarz była przyjemnie matowa. Ja na to jeszcze nakładałam krem z filtrem i to mi się również fajnie sprawdzało, nic się nie rolowało. Miało bardzo fajny zapach, taki ziołowy, taki jakby, nie wiem, rozmaryn, tymianek, coś w tym stylu. Nie wiem, ja z firmą REN nie jestem jeszcze dosyć dobrze zaznajomiona, chociaż to nie jest pierwszy produkt, którego... Aha, bo widzę, że tutaj mam jeszcze jeden, tak. I drugi produkt z firmy REN to jest ten taki lotion nawilżający, również utrzymany z pudełeczka Love Lula. Ten produkt mi się dużo bardziej spodobał i rozważam zakup pełnego opakowania. Dlaczego mówię rozważam? Dlatego, że to są no, produkty dosyć drogie. Tutaj znowu mamy firmę, która oferuje nam rzeczywiście bardzo dobre, naturalne składy i te kosmetyki rzeczywiście są tego warte, w sensie takim, że naprawdę są bardzo fajne. Natomiast no, cena tutaj jest dosyć wygórowana moim zdaniem, także na pewno będę polować na jakieś promocje czy szukać jakichś ofert. Na pewno ten właśnie lotion nawilżający, który ja stosowałam w połączeniu właśnie z tonikiem, jako taki pierwszy krok w pielęgnacji, a tutaj ten krem na dzień. Obydwa kosmetyki bardzo mi się fajnie sprawdzały, bardzo mi się podobały, ale tak jak mówię, cena jest troszeczkę wygórowana, więc warto jest polować na jakieś tam promocje. Dalej zużyłam Sukin i to jest maseczka detoksykująca na bazie glinki. Bardzo mi się podoba, to jest ta seria Super Greens. Miałam z tej serii również mleczko do oczyszczania twarzy i serum i muszę powiedzieć, że tamte kosmetyki mnie nie zachwyciły. One były dobre, były przyzwoite, ale nie było tam żadnego efektu wow. Natomiast tutaj ta maseczka sprawdzała mi się całkiem nieźle. Ona fajnie twarz oczyszczała, jednocześnie ją nawilżała. Ja maseczek z glinki nie trzymam zbyt długo i nie pozwalam, żeby mi zasychały, bo zawsze to się kończy podrażnieniem i zaczerwienieniem. Także tutaj w tym przypadku postępowałam podobnie, czasami nawet ją mieszałam z olejkiem. No ale maseczka sprawdzała się naprawdę bardzo fajnie, ona ma również bardzo fajny, naturalny skład. Nie wiem jak w Polsce, mi się wydaje, że firma Sukin jest czasami dostępna w TK Maxie, także ja Wam generalnie to firma mi się wydaje godna polecenia. Jeżeli właśnie znajdziecie ją w TK Maxie, to tym bardziej z jakąś tam przyzwoitą cenę. Ja ją tutaj kupuję w Holland & Barrett i ona nie jest aż taka droga, ta maseczka kosztowała chyba coś koło 8 funtów, a ja ją kupiłam w jakiejś tam promocji łączonej, także nie było tak źle. Dalej zużyłam krem do twarzy Vico. To jest taki indyjski krem. Ja już Wam również go pokazywałam chyba nieraz w jakichś tam filmikach. Słuchajcie, to jest krem, tak jak mówię, indyjski na bazie kurkumy i on tutaj zawiera jeszcze w sobie olejek sandałowy. Powiem Wam tak, krem rzeczywiście działa, ta kurkuma powoduje, że twarz jest fajnie rozjaśniona i jakby taka spięta, wygładzona, widać działanie i to jest takie działanie już po jednorazowym użyciu tego kremu. Zarówno czy stosowane, czy na dzień, czy rano, to właśnie to działanie widać. No mnie niestety przeszkadzał troszeczkę ten zapach tego olejku sandałowego. Był to zapach ładny, nie, natomiast on był tak niesamowicie intensywny. Jeszcze w połączeniu, że to no jest to krem do twarzy, więc nakładany na całą twarz ten olejek miał naprawdę niesamowicie intensywny zapach i on mi bardzo przeszkadzał, czasami nawet nie mogłam przez niego zasnąć. Także myślę, że wrócę jeszcze do tego kremu.
ale na pewno będę szukać tej wersji bez olejku sandałowego, bo wiem, że taka jest. Ja Wam ten krem polecam, żeby wypróbować, szczególnie, że można kupić niewielkie opakowanie, bo ja tutaj miałam 30 ml. Kupiłam na eBay coś za 2 funty z kawałkiem. Niestety tutaj skład tego kremu nie jest do końca podany, dlatego że tutaj mamy jakąś tam bazę nawilżającą i trudno jest mi powiedzieć, czy on jest na przykład na bazie parafiny czy czegoś innego, dlatego ja używam tego kremu mniej więcej raz w tygodniu, czasami nawet rzadziej. Nie wiem, jak on będzie się sprawdzał w codziennym użytkowaniu, bo tak jak mówię, nie jestem pewna, na jakiej bazie on jest stworzony. Ale tak czy inaczej, ja polecam Wam do wypróbowania ten krem, bo mi się wydaje, że on naprawdę kosztuje niewiele, a warto sobie coś takiego sprawdzić, bo widać działanie tego kremu. Dalej, słuchajcie, chciałam Wam pokazać pastę do zębów. Nigdy Wam pastę do zębów nie pokazuję, bo my zawsze używamy jakichś tam Colgate, Aquafresh. Powiem Wam szczerze, że nie zwracam jakiejś szczególnej uwagi, jakie pasty do zębów używamy. Natomiast pierwszy raz kupiłam taką pastę, no inną, i to jest Dr. Organic. Ja mam tutaj nie z żurawiną, z granatem, z arniką, z aloesem, i to jest taka pasta do zębów, która ma sprawiać, że nasze dziąsła po prostu będą zdrowsze. I ja ją kupiłam właśnie ze względu na to, ponieważ ja mam często problem z dziąsłami, czasami mi krwawią, w ogóle osadza mi się dosyć dużo kamienia i przez to też te dziąsła są osłabione, dlatego chciałam spróbować coś innego. No, pasta do zębów miała bardzo silny miętowy smak, co mi osobiście przeszkadza. Nie lubię takich bardzo intensywnych, wiecie, odkażającej mięty. Natomiast sama pasta do zębów sprawdzała się naprawdę nieźle. Mam wrażenie, że rzeczywiście te moje dziąsła były takie załagodzone, nie krwawiły przez ten czas, kiedy używałam tą pastę do zębów, i takie były, widać, że były zdrowsze. Myślę, że wrócę jeszcze do tej pasty, czy może do jakiejś innej z Dr. Organic, czy w ogóle do jakiejś innej z tych takich, wiecie, bardziej zdrowszych past do zębów. Chciałabym po prostu je potestować, ale ta mi się sprawdzała całkiem nieźle. Dalej saszetki. Słuchajcie, maseczka do twarzy, Etude House, maseczka ślimakowa. I to jest taka maseczka, tutaj nawet jest jasno napisane 0,2 mm, bo ona miała tą płachtę rzeczywiście cieńszą niż te inne maseczki. Dzięki temu ta płachta niesamowicie fajnie przylegała do skóry, nigdzie się nie, wiecie, nie odłaziła, przyssana była jak nie wiem, i naprawdę bardzo fajnie się trzymała, trzymałam ją chyba prawie godzinę, także fajnie nawilżała, no wiadomo, śluz ślimaka, to jest to coś, co ja lubię najbardziej. Naprawdę godne polecenia. Ja takich maseczek kupiłam 3, także pierwszą wykorzystałam, jeszcze mam 2. Naprawdę, jeżeli gdzieś zobaczycie, może w TK Maxie, czy może się pojawią na tych polskich sklepach internetowych z kosmetykami koreańskimi, to ja na pewno Wam polecam. Etude House. Czy ja powiedziałam Holika Holika? To jest Etude House. Przepraszam. Dalej, maseczka z Nature Bliss. To jest jedna z tych, które ja hurtowo kiedyś kupiłam w Holland & Barrett i wszystkie tamte mi się nie sprawdziły, a ta jako pierwsza się sprawdziła. To była taka maseczka nawilżająca, to jest napisane, że to jest Hydrating Gel Face Mask. To nie był żel, to był taki rzadki krem, ale on miał dosyć przyjemną konsystencję i naprawdę zostawił tą skórę fajnie nawilżoną. To było 10 ml i mi ta maseczka starczyła na 2 razy. I to jest licz i granat. Czyli jakaś tam owocowa, ona nie miała żadnej właściwości jakichś złuszczających czy takiej enzymatycznej, raczej to była typowo maseczka nawilżająca, ale muszę powiedzieć, że mi się całkiem fajnie sprawdziła. Dalej wykorzystałam próbkę z Yves Rocher i to jest Rich Cream Intense Regenerating Care, tak to wygląda. Fajny krem, taki powiedziałabym heavy duty. Taki, wiecie, ciężki, mocno nawilżający, o gęstej konsystencji. Mi się wydaje, że typowo właśnie do cer suchych lub dojrzałych. Nie wiem, czy kupię pełne opakowanie. Może jak będzie kiedyś jakaś promocja, wiecie, za darmo, bo on chyba kosztuje 40 funtów w pełnej cenie. Ja nie wiem, czy on jest, słuchajcie, warty tej ceny, ale myślę, że jeżeli bym gdzieś trafiła właśnie na jakąś albo fajną promocję, albo jakby on był jako gratis do zamówienia, to na pewno bym się z takiego kremu ucieszyła. I dalej, słuchajcie, Perfecta Sleeping Mask, to nie jest produkt, który ja wykorzystałam do końca, eliksir na krótkie noce, i to była taka saszetka 50 ml, i to jest maska na dobranoc, tak jak mówię, eliksir na krótkie noce, nocna regeneracja skóry w 4 godziny. Dla mnie ta maseczka robiła niewiele, miała silny taki perfumowany zapach, nałożona grubą warstwą, wchłaniała się, ale potem się rolowała. Nie wiem, ja nie wrócę na pewno do tego i nie wiem, czy mogę Wam polecić. Ten skład tutaj jest taki
też powiedziałabym mizerny, bardzo taki chemiczny i właściwie to nie ma w tym składzie nic ekscytującego. I też to działanie było takie bardzo przeciętne, także ja zrezygnowałam już z używania tej maseczki, bo wolę te inne, które mam i jakoś nie chciałam się po prostu z nią dłużej męczyć. Słuchajcie, i ostatni już produkt, to są perfumy Givenchy i to jest Jardin Precious. Taki, słuchajcie, perfumik, ja tu miałam 50 ml, kupiłam gdzieś tam kiedyś na jakiejś promocji. Bardzo fajny perfum, taki fajny, taki kwiatowy, lekko może owocowy, świeży, delikatny zapach. Bardzo mi się podobał, taki właśnie świeży, delikatny zapach. On nie był jakiś super trwały, ale ja mam wrażenie, że właśnie te lekkie, takie świeże zapachy, one takie są, że już po kilku godzinach po prostu ich nie czujemy. Natomiast mi się perfumik bardzo fajnie sprawdzał i jeżeli lubicie takie właśnie lekkie, wiosenne, czy nie wiem, takie po prostu codzienne zapachy, to ja Wam na pewno ten perfum mogę polecić. Słuchajcie, i to by było wszystko, jeśli chodzi o Denko. Chyba było krótsze niż zwykle, także cieszę się z tego. I słuchajcie, na zakończenie, mam do Was ogromną prośbę. Od jakiegoś czasu już się zastanawiam, przymierzam się do tego, żeby nagrać filmiki, nagrywać również filmiki o książkach, bo nigdy wcześniej o książkach nie mówiłam, a widzę, że wiele dziewczyn na YouTubie tak robi, że właśnie od czasu do czasu mówi, co czytają, co przeczytały, co o tym myślą. Ja z chęcią bym takie filmiki również nagrywała, bo książki to jest moje drugie życie i czytam książki od zawsze, od dziecka i bardzo lubię. Także dajcie mi znać, czy chciałabyście od czasu do czasu zobaczyć taki, obejrzeć taki filmik, właśnie posłuchać recenzji jakichś tam ostatnio przeczytanych książek, bo mówię, ja z chęcią takie filmiki bym robiła, natomiast chciałabym wiedzieć, czy one spotkają się, że tak powiem, z Waszą aprobatą. Także dajcie mi znać, nawet jeżeli pojawi się jeden taki zachęcający mnie komentarz, to już będę wiedziała, że zmierzam we właściwym kierunku. Słuchajcie, to by było na tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do polubienia filmików i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy. A tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam ponownie. Cześć!